Siemaneczko, z tej strony Kruszakus i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Q&A. W tle będziecie mieli grę Terra Online. Jest to coś, co ostatnio bardzo namiętnie gram. Link do darmowej rejestracji. Reflinki. Dobra. Link do darmowej rejestracji znajduje się w opisie i pamiętajcie. Czekajcie, co chciałem powiedzieć. Czekajcie, powiem coś fajnego, czekajcie. O! Róbcie refa moje koksy, będę miał na kurwy z roksy. I... No, wiecie o co chodzi, w każdym razie, słuchajcie, w tle będzie w każdym razie Terra Online, a ja się w takim razie zabieram do odpowiadania na wasze pytania. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie jest od Zwierzu BP. Jak poznałeś Ravena i czy będzie z nim jakiś materiał z BFH? Więc, kurczę, Blackburna to już poznałem bardzo dawno temu, nie pamiętam dokładnie w jakich okolicznościach, ale... Kurczę, to prawdopodobnie było na TS-ie czy coś w tym... Kurde, no w ogóle nie pamiętam. Nie, ja już jestem po prostu za stary, nie? Ja jestem po prostu za stary, żeby takie rzeczy pamiętać, ale raczej na pewno będzie z nim jakiś materiał, także nie musisz się o to martwić. Pytanie od Bolomaniek. Czy zaliczyłeś jakąś dupę na imprezie? Nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym wyrwał jakąś laskę na imprezie, żeby coś tam było, wiecie, jakieś szmery, bajery. Nie, chyba nie. Chociaż wszyscy pamiętają to moje zdjęcie z... No dobra, już nawet nie chcę mi się tego poruszać, ale nie. Nigdy nie miałem żadnego ciupcianka takiego z daską z imprezy. To raczej nie wchodzi w grę. Nie. Pytanie o Trzymirap. Czy jak rozpierdolą bardziej BFH, nadal będziesz nagrywał z BFH? Nie. I właśnie dlatego powoli zaczynam wprowadzać inne gry na mój kanał. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że BFH po prostu kompletnie upadnie i nie będzie się nadawało do nagrywania, do grania i po prostu będę miał dosyć tej gry, to mam nadzieję, że inne serie jakoś tam podciągną mój kanał, a jak nie, to po prostu dam sobie spokój z YouTube'em. I drugie pytanie. Ile razy w tygodniu chodzisz do burdelu? Cholera, kurczę, to zależy. Jak jest kasa, to idę do burdelu, nie? Jak nie ma kasy, to nie ma. A że ostatnio mało się rejestrujecie z reflinków, to nie ma kasy, więc nie poszedłem sobie w ogóle. Jeszcze na kurwy. Łukasz Iwański, a może Lwański, bo to L tak, a I są podobne. Dobra, w każdym razie, czy zagrasz kiedyś gunnerem z dual średnimi shotgunami? A mogę coś takiego zrobić, aczkolwiek to nie będzie łatwe. Mam taki montaż na swoim kanale, chyba mój piąty albo czwarty film na kanale i to jest właśnie montaż z dwoma shotgunami na średni zasięg. Ale jak chcesz, mogę zrobić komentarz z takim setupem. Tylko, że to nie będzie łatwe, więc musisz mi dać troszeczkę czasu, ale obiecuję, że to zrobię. Obiecuję. Kilka pytań od Ksacji. Co sądzisz o Seedzie? Multi właśnie wrzucił na swój kanał taki diss i tam jednym słowem bardzo fajnie go podsumowuje i możesz sobie posłuchać tego dissu i ten, mniej więcej w tam 45 sekundzie to słowo pada. Polecam posłuchać, w ogóle bardzo fajny diss. Jak tam twoje kontakty z Iwunią? W zasadzie to nie mamy żadnych kontaktów. Coś tam mi napisałem, czy będzie na Pyrkonie, napisała, że nie. Nawet nie wiem, co to jest, także na tym się skończyło. Dobra, następne pytanie. Ile piwa dasz radę wypić na jeden łyk? No więc kiedyś potrafiłem ten, kufle były tylko pół litrowe, więc potrafiłem naraz tylko pół litra wypić, ale około litra bym potrafił. Znaczy kiedyś przynajmniej potrafiłem, teraz już nie za bardzo, bo nie piję alkoholu, także jestem zbyt odzwyczajony, ale może jakbym się postarał, to kto wie. Masz dziewczynę? Nie, jak sam wiesz, jestem zwolennikiem burdeli. No sorry, stały związek to nie dla mnie niestety. W jakim konkursie kulinarnym wygrał chłopak twojej siostry? To było na... Czekaj, jak to się nazywa? Polagra chyba? Tak, Polagra, tak. To był jakiś konkurs tam kulinarny, który trwał kilka dni. Dostał ogólnie jakieś 15 tysięcy za pierwsze miejsce. Kurczę, masakra, nie? Kilka dni roboty i 15 tysięcy? Zajebiście. A to było gdzieś na Polagrze. To jest taki duży tam... To są takie targi żywnościowe, coś w tym stylu, które ma miejsce na poznańskich targach międzynarodowych i tam właśnie zajął pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że te odpowiedzi cię usatysfakcjonowały. Konrad Kwietniewski pyta się, ile mam w bicepsie? Wiesz co, nie sprawdzałem ostatnio, ale najwięcej ile miałem za czasów, kiedy jeszcze podnosiłem ciężary, a nie kiedy byłem po prostu strasznie gruby i wtedy po prostu ramię miało 47 cm, ale to był sam tłuszcz. Tak najwięcej w okresie, kiedy trenowałem, to 45 cm. Nigdy nie miałem dużych ramion, zawsze miałem potężne uda. Najwięcej w udzie miałem chyba 87 cm, ale takiej masy mięśniowej, konkretnej masy mięśniowej. Ale w łapie tylko 45 niestety. Trzy pytanka od Potter.pl. Pytanie pierwsze, dodasz mnie kurwa do znajomych? Niestety teraz nie mogę dodawać ludzi do znajomych, nie wiem co się stało, ale po prostu nie mogę ich dodawać. Pytanie drugie, czy wyruchałeś ponad 100 lasek? Kurwa, chciałbym, ale nie, po prostu prawdopodobnie dostałbym już do tego momentu zawału, gdybym miał spróbować wyruchać 100 lasek. Trzy, kochasz Royal czy National? Obie frakcje, aczkolwiek delikatnie bardziej lubię Royalsów, z sentymentu. Okej.
Szymon Nowaczyk. Kruszek, jakim byłeś uczniem w szkole? Czy miałeś nauczycielkę, która ci się podobała? W którą stronę byś się obrócił, gdyby z twojej prawej strony leżał pedał, a z lewej piękna klaska? Ulubiona pozycja seksualna? Lubisz narkotyki? Latynoski? Lubisz latynoski? Ile pączków pierdolisz w tłusty czwartek? I czy pozdrowie? No to pozdrawiam ciebie, już ci odpowiadam na pytania. Uczniem byłem niestety kiepskim. To znaczy, pierwsze cztery klasy podstawówki były takie ok, potem się strasznie opuściłem, w ogóle miałem problemy z dyslekcją, czy z dyslekcją, nie wiem jak to się tam nazywa, już nie pamiętam w ogóle. Kończyłem podstawówkę ze średnią 2,4, potem poszedłem do zawodówki, dwa razy pod rząd mnie wyrzucano, także za pierwsze lata były w plecy. Potem poszedłem do liceum ogólnokształcącego, tam przez pierwsze dwa lata było tak średnio, dosyć kiepskie oceny, a potem się podciągnąłem, to się też zgrało z tym moim wielkim schudnięciem i ogólnie ten... Kończyłem tam ze średnią chyba 4,5, chyba 4,6, no już nie pamiętam, nieważne, także było lepiej. Potem skończyłem ten studia, na średnich ocenach już nie chciało mi się w ogóle tam za bardzo uczyć. Czy mi się podobała jakaś nauczycielka w szkole? Szczerze powiedziawszy nie pamiętam, raczej chyba nie miałem żadnej takiej nauczycielki, którą chciałbym specjalnie wydymać. Także chyba raczej nie. Jeżeli chodzi o to obracanie się, no to zdecydowanie się bym obrócił w stronę pięknej laski, no sorry, pedał to tam... No tak nie za bardzo, nie? Nie jestem gimperem, no jednak, sorry. Ulubiona pozycja seksualna. Wiesz co, najbardziej lubię seks analny chyba. To jest tam, czyli od tyłu, najchętniej od tyłu, nie? Bo to jest taka kontrola porządna i w ogóle. I to jest chyba, właśnie, od tyłu. Moja ulubiona pozycja seksualna. Czy lubię latynoski? Kurczę, tak średnio szczerze powiedziawszy, bardziej mi się właśnie nasze Polki podobają. Chociaż kurczę, Polki mam na stronę w Ełbie, ale kurczę, tak czy siak. No nie, no w sumie... Kurde, co ja mam wybrzydzać, nie? Latynoski są spoko. Ile pączków pieprzyłem w tłusty czwartek? Tylko dwa, ale też chyba zjadłem jakąś czekoladę i lody i cholera wie co jeszcze i troszeczkę przytyłem. Delikatnie. I czy pozdrowię... aha, nie, już pozdrowiłem cię, nie? Nie, już nie pamiętam. Dobra, w każdym razie pozdrawiam cię jeszcze raz. Mam nadzieję, że się podobało, jak cisnąłem cię w kakao i... Kurwa mać. Dobra, koniec. Gerentral.pl. Krusz, o jakiej liczbie mleczyków marzysz? Powiem tak, ja bym to uznał za wielki sukces, gdyby regularnie pod moimi odcinkami było tak z 400-500 łapek i tak ze 3-4 tysiące wyświetleń. No aczkolwiek raczej jest to niemożliwe, bo BFH delikatnie podupada, ale tak 400-500 łapek było po prostu zajebiście i fajnie było mieć chociaż jeden film na kanale, który miałby 1000 łapek, ale no cóż, na razie się na to nie zanosi, także to są tylko i wyłącznie moje marzenia. Ale tak z 400-500 łapek, może 600, to by było coś. Martyna Serdecznej JP. Kruszek, masz dużego? A co, chcesz sprawdzić? Pytanko od Immortala. Powiedz mi, Krusz, czy aby ktoś zaproponował od ciebie kupno głównego konta w BFH za 2000 zł, to byś je sprzedał, czy też nie? I dlaczego? No więc powiem ci szczerze, że jak najbardziej bym je sprzedał. I to głównie dlatego, że ja po prostu czuję się oszukany przez EA. Wydałem 3000 zł, ponad 3000 zł na tę grę, bo myślałem, że ona się rozwinie w coś bardzo fajnego, a tak naprawdę po prostu wzięli od nas wszystkich kasę, gówno z nią zrobili, przez półtora roku w zasadzie niczego nie naprawili w tej grze, tylko ją jeszcze bardziej psuli i ja po prostu uważam, że to jest kiepska... Ja bym po prostu, powiem tak, to jest tak samo jakbym na przykład kupił jakieś ciuchy w sklepie i okazałoby się być podarte czy coś w tym stylu. Żądałbym zwrotu pieniędzy, prawda, za uszkodzony towar. I mam takie samo podejście właśnie do BFH. Po prostu gra się delikatnie zepsuła, nie jest już tak fajna jak kiedyś i ja bym po prostu życzył sobie zwrotu pieniędzy. Oczywiście nic takiego się nigdy nie stanie, raczej nikt mi 2000 zł za takie konto nie zaproponuje, także... No cóż, szkoda, ale sprzedałbym jak najbardziej. Pytanko od Super Radara 17. W ogóle pozdrawiam ciebie, Radar. Czy zagramy jeszcze razem w Firefalla? Na razie się nie zanosi. Ogólnie uważam, że po ostatnim patchu gra się troszeczkę zepsuła. W zasadzie nawet bardzo się zepsuła. Na dodatek dochodzi jeszcze znudzenie. Po prostu za dużo w to grałem, także od 3 tygodni w ogóle nie tykałem Firefalla i na razie nie mam w ogóle zamiaru. Tym bardziej, że teraz najchętniej po prostu gram sobie w Terra Online albo na przykład w Loadouta. Jakieś takie bardziej dynamiczne gry i w ogóle. A na razie mi się w Firefalla nie chce grać. Pytanko od Johna Rambo. Czy będziesz dodawać więcej filmów? No przecież robię to przez cały czas, prawda? Ostatnio się troszeczkę frekwencja zwiększyła. Tylko szkoda, że wyświetlenia mi spadają i hajs się nie zgadza. Nigdy się nie wybije na YouTubie. Pytanie od Damiana Pająka. Elo Krusz, ile w swoim życiu zrobiłeś minetek? Jest to mało, bo powiem ci szczerze, że bardziej lubię kakao, nie? Kurczę, minety są dla mięczaków. Prawdziwy facet zrobi laser rimming, nie? Pamiętaj, chcesz uszczęśliwić dziewczynę, olej minetę,
Wal po prostu, kurde, remake, nie? Kurde, no po prostu sukces gwarantowany. Zapewniam cię. Megusta pyta się, czy lubię rocka. Ale rocka Alone 2K, czy takiego muzycznego rocka? Jeżeli chodzi o muzykę, to tak. A jeżeli chodzi o tego naszego polskiego youtubera, no to tak, no w sumie szanuję go, aczkolwiek go nie oglądam zbytnio. Ale no na jedno i drugie tak. Pytanko od Hogana. Czy chcesz mieć stały związek? Kiedyś na pewno tak, no bo samemu tak żyć do końca swoich dni, no to nie za bardzo fajnie, prawda? Aczkolwiek, kurwa, no to jest to, co zjebałem, nie? Jak miałem 20 parę lat, to za mało po prostu szalałem z dziewczynami i teraz po prostu czuję niedosyt i po prostu, no kurczę, jeszcze przez najbliższych parę lat chyba raczej nie, no troszeczkę jeszcze chciałem poszaleć i w ogóle. Ale kiedyś na pewno. Pytanko od Rychu The Player. Kruszek, ile czasu zajęło tobie nabicie 30 poziomu? Założyłem to swoje główne konto mniej więcej, nie wiem, 11-12 grudnia i mniej więcej pod koniec lutego, albo na początku marca następnego roku miałem już wbitą 30. Także, no nie wiem, tak pi razy drzwi jakieś 3 miesiące. Bez XP boosta oczywiście. Mikołaj Poloczek pyta się, jaki jest mój ulubiony rodzaj pizzy? Taka z kebabem i z dużą ilością sosu czosnkowego. Była taka kebab pizza kiedyś. Nie pamiętam z jakiej pizzerii, ale była po prostu zajebista. Albo w Pizzy Hut taka pizza z... Kurczę, nie wiem jak to się nazywa, to ma takie nie wiem, pałeczki to po bokach. Cheesy Beats czy coś w tym stylu. No po prostu zajebiste, nie? Ale tak jakieś porządne, konkretne pizzy lubię. Właściwie każdą pizzę lubię, byle tylko nie miała jakiegoś, nie wiem, pleśniowego... Nie, w zasadzie każdą pizzę chętnie wpieprzę, byle nie taką, kurde, z Tesco, która jest do odmrożenia w piekarniku. Kurde, już mi się ślini... Kurde, już się ślini na mikrofon, do cholery jasnej. Lubię każdą pizzę. Pytanko od Can I X Play Games. Jakiej średnicy masz sutki? Kurczę, no nie wiem, no tak jakieś 5 cm, coś koło tego, no tak jakoś by było, prawda? Cholera. No chyba, że jest bardzo zimno, to wtedy się kurczą, ale coś koło tego by było. Masz dziwko, że odpowiedziałem, co? A ci rozjebałem. Wix for fun. Czy udostępnisz rozmowę z Tesiaczkiem na TS-ie? Jest to raczej nie. Myślałem o tym bardzo długi czas, ale kurde, to jest... Nie... Ja nie mam w ogóle słów brakuje mi słów w ogóle, żeby opisać to, co tam, kurde, ten koleś tworzył, także... Nie, więc wydaje mi się, że to jest po prostu nie do ogarnięcia, także lepiej tego w ogóle nie pokazywać światu. Lepiej, że to po prostu gdzieś tam gniło sobie w kącie i ludzie w ogóle nie mieli pojęcia, że ktoś, kto ma takie podejście do wielu spraw, w ogóle kroczy między nami. Lepiej zostać w błogiej nieświadomości i po prostu zostawić to jako tajemnicę na zawsze. Okej. Cała seria pytań od Mario Fario. Ora, pytanie pierwsze. Ile zajęło ci uczenie się gry dualami, żeby grać nimi tak dobrze? O kurde, powiem ci, że pierwsze kroki miałem tak gdzieś chyba w 2011 roku i przez kilka miesięcy bardzo źle mi to wychodziło. I dopiero potem, jak dowiedziałem się o tym, że można przypisać sobie duale do scrolla, to wtedy, dosłownie w parę dni się nauczyłem, a tak to po prostu przez pół roku lamiłem do granic możliwości, nie wiedziałem w ogóle jak to się robi, a potem, jak tylko opanowałem tego scrolla, to po prostu weszło mi to bezproblemowo, także troszeczkę nauka trwała, aczkolwiek jak już wiedziałem w jaki sposób ogarnąć te duale, to poszło jak spłatka. Okej, co sądzisz o Microfishu? Kuwa, to jest gangster, nie? To jest kuwa gangster. On ma kuwa haki na każdego, więc ja go nie będę obgadywał, bo mnie po prostu rozpierdoli wraz z leniwym. Także ja nie będę go obgadywał, nie? Spoko, koleś. Jaką masz myszkę? Kurde, jakąś tam optyczną A4TH taką. Nie pamiętam w ogóle modelu, w ogóle. Po prostu kupiłem sobie jakąś za 110 zł. Całkiem przyjemna A4TH. Oni zawsze mają dobre myszki. Dodasz mnie do znajomych. Moja nazwa Zbyszek21. Postaram się, aczkolwiek ostatnio nie mogę w ogóle dodawać ludzi do znajomych, ale mogę spróbować, czemu nie? Ile mam już konto w BFH? To moje główne od chyba 12 grudnia 2010 roku, czyli już ponad 3 lata, całkiem sporo, nie? Ulubiony rodzaj muzyki? Nie mam, lubię wszystko co... Lubię, kurde, nie mam określonego rodzaju muzyki. Jeżeli już miałbym wybierać, to jakieś, nie wiem, jakieś elektro, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę zbyt dużo tego wszystkiego. Ulubiony utwór? Kurde, cholera, nie wiem, Enjoy the Silence zespołu Depeche Mode, oni byli zawsze zakurwiści, to jest po prostu, to jest zespół nie do zdarcia, prawdopodobnie ich bym wybrał, coś mniej więcej w tym stylu. Mam nadzieję, że te odpowiedzi cię bardzo zadowoliły.
Dawid Żelek, czy lubisz jakieś gry nieinternetowe? Jeśli tak, to jakie? Oj, wiesz co, powiem ci, że odkąd kupiłem sobie komputer, to bardzo mało gram w takie gry typowo single playerowe. Ale ostatnio to tylko i wyłącznie grałem sobie w Metro Last Light i Metro 2033. Obie gry zajebiste. Co prawda wiele osób się kłóci, która z nich jest lepsza. Moim zdaniem 2033, bo ma fajniejszą fabułę, bo jest bazowana na książce. Z tego co wiem, bardzo dobrej książce. Ale kurczę, tak to no bardzo rzadko gram. No kiedyś oczywiście nie miałem internetu, to przez cały czas pykałem w jakieś różne gry. Ale to może po prostu poświęcę na ten temat jakiś oddzielny odcinek, bo zbyt dużo, żeby wymieniać. Na razie po prostu wolę sobie grać takie gierki internetowe, a takie single playerowe to raczej tylko od czasu do czasu, raz na 2-3 miesiące. Grzechu Biszkow 998. Czy nagrasz coś z Gothica lub Battle BF Play for Free? Prawdopodobnie nie, bo kurczę, no ogólnie jest taki zamysł mojego kanału, że, a czy no w sumie zamysł kanału jest taki, że są to darmowe gry po sieci, a no może Battlefield Play for Free jest niby darmowe, ale prawda jest taka, że tam się nie da grać w ogóle, jeżeli się nie wyda pieniędzy i ogólnie ta gra mi się wydaje takim ubogim Battlefieldem, trójeczką, także raczej to sobie odpuszczę, a pracuję jako, w tej chwili pracuję, no proszę ciebie, jestem nagabywaczem kur. Mój sąsiad ma kurnik, nagabuje kury, zachęca mnie do tego, żeby częściej składały jaja. Potem handlujemy po prostu nieocelonymi jajami. Mamy czarny market, w ogóle mamy też ten podziemną rozlewnię rosołu. Także kurde, no biznes się kręci, nie? Na czarno, wszystko na czarno robione, ale kurde, tym się właśnie teraz zajmuję. Nagabywanie kurwa. Ja pierdolę. Okej. Okay. Dyventi pyta się, czy często jem w fast foodach typu McDonald's i tak dalej? W zasadzie to w ogóle. Wiem, że to jest smaczne i w ogóle, a to jest cholernie niezdrowe, cholernie tłuczące, także nie, praktycznie raz na 2-3 miesiące może coś tam zjem, a tak to po prostu wolę sobie sam przygotować jedzenie, a nie tam kurde jeść takie ścierwo. Dawid Gepka pyta się, czy zrobisz powrót Szczelca? A co? Chciałbyś, żeby Szczelec wrócił? A może na wakacje tak, bo w rok szkolny gimbusy są zajęte. Kurwa, żebyś wiedział, nie? Trzeba przywrócić Szczelca kiedyś. Bez kitu. Pytanko od Michała Sadowskiego. W zasadzie to trzy pytania. Ile zajęło ci wbicie generała C na XXX Beefcake'u? A kurczę, wiesz co? Ja założyłem tę postać chyba w marcu 2011 roku. Albo, chyba w marcu, w kwietniu już był na 30 poziomie. I kiedy to było, kurczę, jakoś w czerwcu 2012? Czyli kurczę, no prawie, nieco ponad rok mi to zajęło. Ale strasznie dużo grałem na dualach. W momencie, w którym zorientowałem się, że mam bardzo wysoką rangę. I w momencie, w którym okazało się, że jestem na dobrej drodze, żeby stać się pierwszą osobą, która ma dwóch gunnerów z generałem C, to po prostu grałem tylko i wyłącznie shotgunami i dosłownie w parę tygodni wbiłem tego generała C z rangi 50, także dosyć szybko w sumie mi poszło, jak już się do tego przyłożyłem. Okej. Czy trzeba mieć dobrego neta, żeby grać dualami? Ogólnie powiem tak, net jak net, ale najważniejsze, żeby mieć po prostu dobre pingi i żeby nie mieć zbyt dużych lagów, bo jak masz wysoki ping, to kurde, strasznie ciężko się zmienia ten duale. Ale net sam w sobie, ja mam dosyć powolny net, a sam widzisz, jak to wygląda u mnie na filmach, całkiem nieźle, tak? Także prędkość netu nie jest najważniejsza, aczkolwiek dobrze mieć jak najszybszy. I trzecie pytanie, czy zrobisz tutoriala, jak robić... Kurczę, wiesz co, ja bym wolał, żeby to po prostu był mój własny sekret i nie zdradzać tajników tego zajebistego rage'a. Raczej chyba nie będę tego robił. A może kiedyś, cholera wie. Jak dostanę dużo mlecyków, to może tak. Na sam koniec zostawiłem sobie chyba najciekawsze pytanie od Szczepana Ocenialskiego. Kruszakusie, ja rozumiem, że jesteś w pewnym sensie przywiązany do BFH, lecz nie męczy cię to, ta rutyna powoli zaczyna wyrzynać się w sumienie, stając się powoli nałogiem, od którego trudno jest się odciągnąć. Ja czuję się świetnie, że przestałem w to grać. Strata czasu i pieniędzy, z którymi tak czy siak i jej nie potrafię nic zrobić. Z poważaniem, Szczepan. Słuchaj, powiem ci tak. Jak najbardziej rozumiem sens twojego pytania, jak najbardziej rozumiem, dlaczego mi je zadałeś. Powiem ci, że... cholera, będę szczery, naprawdę często męczy mnie nagrywanie BFH. Im dalej, tym bardziej mnie to męczy. Kurde, od 3 lat, praktycznie od 3 lat, za chwilę będą trzecie urodziny mojego kanału, nagrywam i gram tylko i praktycznie, no nagrywam tylko i wyłącznie tę grę,
gram w nią już znacznie rzadziej niż kiedyś, ale cholera, nagrałem się w tę grę po prostu po wsze czasy, aż po grób, ponagrywałem mnóstwo komentarzy i cholera, no chciałbym teraz powoli zacząć próbować czegoś nowego, chciałbym, żeby mój kanał zaczął się po prostu rozwijać, żeby były na nią jakieś inne gry, takie, które są bardziej popularne, takie, które mają większą szansę, które dają mi większą szansę na to, żeby nowi ludzie przyszli na mój kanał i po prostu uznały, że jest to coś interesującego, że fajnie się mnie ogląda i tak dalej, a nie tylko i wyłącznie nagrywać z BFH, które, no kurczę, powiedzmy sobie szczerze, biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to wszystko przez ostatnie półtora roku, to no, chyli się powoli ku upadkowi. Jeżeli EA nie obudzą się i po prostu nie wprowadzą drastycznych zmian i nie zaczną naprawdę pompować tej gry i przy okazji jej udoskonalać, to podejrzewam, że za pół roku mój kanał, Hendela i Merwo po prostu... nasze kanały przestaną praktycznie istnieć, jeżeli przez cały czas będziemy tylko i wyłącznie nagrywać BFH. Także tak, męczy mnie to. Wsiada mi to na sumienie przez cały czas i kurczę, chciałbym po prostu być też znany z czegoś innego. Chcę po prostu pokazać, że nie jestem tylko i wyłącznie kolesiem, który przez cały czas robi to samo i po prostu w kółko odgrzewa tego samego kotleta i serwuje go wam, kurwa, co dwa dni na kanale. Chcę popróbować jakichś innych dupereli i miejmy nadzieję, że to się uda, a jeżeli nie, no to po prostu, no trudno, będę musiał się prawdopodobnie rozstać z YouTube'em, jeżeli wszystko rozegra się według najczarniejszego scenariusza, czyli BFH upadnie, a żadne inne gry nie przyjmą się u mnie na kanale, no to po prostu będę musiał zawiesić działalność i na tym się to wszystko skończy. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale kurczę, no, męczy mnie nagrywanie tylko i wyłącznie BFH i miejmy nadzieję, że BFH, no może delikatnie się poprawi, że będzie się przyjemnie to nagrywało i że też ludzie pozwolą mi nagrywać także inne gry i przyjmą nowe serie bardzo pozytywnie, także będę mógł zachować jakiś taki sensowny balans i po prostu zawsze świeżo podchodzić do każdej serii, którą prezentuję na swoim kanale. Jak będzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak będzie mi się zawsze fajnie nagrywać i że ten kanał będzie istniał tak długo, jak tylko będzie istniał YouTube. Czemu nie? Dobra, moje małe szwagry. To by było na tyle. Na dzisiaj tyle pytań akurat wybrałem. 20 parę minut. Nie mam ochoty nagrywać dłuższych odcinków, bo po prostu renderowanie Grytera online jest troszeczkę męczące. Strasznie dużo te pliki zajmują mi w ogóle. Ale mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli chcecie częściej Q&A, to dajcie mi znać w komentarzach. I jeżeli chcielibyście częściej też oglądać grę Terra Online, kurwa, nie mogę się wysłowić, to dajcie mi też znać w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Aha, jeszcze jedno chciałem dodać. Słuchajcie, jeszcze nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, które były mi zadane podczas ostatniego Q&A. W ogóle pod ostatnim Q&A nie tknąłem żadnego pytania. Jeszcze sprzed ostatniego Q&A miałem całkiem sporo. Także na razie jeszcze nie zadawajcie żadnych pytań. Powstrzymajcie się może na jakiś czas. Wiem, że troszeczkę każę wam czekać z tymi seriami z Q&A, ale cholera, na tym się strasznie długo pracuje i uwierzcie mi, że cały dzień nad dwoma odcinkami, zarówno na ten, jak i na anglojęzyczny kanał musiałem siedzieć i jestem troszeczkę już zmęczony i będę to robił prawdopodobnie co dwa tygodnie, bo po prostu jest z tym strasznie dużo roboty. W każdym razie poczekajcie, aż odpowiem na wszystkie poprzednie pytania i wtedy dopiero zabiorę się za te, które zadacie mi prawdopodobnie pod tym odcinkiem, także... Nie złośćcie się, jeżeli w następnym Q&A nie będzie odpowiedzi na wasze świeżutkie pytania. Także nie obrażajcie się na mnie. Dobra, trzymajcie się, szwagry. Do zobaczenia już niedługo. Elo!